Siemano moi drodzy, witam Was dzisiaj w mojej łazience na takim mikro spa. Wynalazłam kilka naprawdę fajnych produktów z takiej atrakcyjnej dla portfela półki cenowej i chciałam Wam dzisiaj je pokazać, bo już poużywałam ich przez dłuższą chwilę i mam jaką taką opinię. Tylko jeden jest chyba nowy, tak mi się wydaje, taki dla mnie nowy, że używam go dopiero od 2 tygodni, ale to porozmawiamy o tym, jak już do niego dojdziemy. Teraz tak patrzę, jeszcze chyba czegoś brakuje, co? No! Lepiej. Zaczynam oczywiście od demakijażu, moim balsamem myjącym aksamitnym, pachnącym pomarańczowo-cytrynowo-grejpfrutowo. Przed momentem wrzuciłam na Instagramie post, pod którym mieliście zostawiać swoje pytania, więc jeżeli jakieś się pojawią w trakcie, kiedy ja to nagrywam, to udzielę na nie odpowiedzi w tym odcinku dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się wypowiedziały w kwestii tych rutyn pielęgnacyjnych ostatnio. Okazuje się, że wszyscy wolą, jak ja mówię, a nie tam, że tylko 3 minutki i jakieś parę informacji o produktach, także mocno mnie to ucieszyło. Ja bardzo lubię tego rodzaju odcinki nagrywać dla Was. W sumie polubiłam je tak naprawdę, jak zaczęłam nagrywać live'y na Instagramie. Znaczy nagrywać, jak zaczęłam robić live'y na Instagramie razem z Wami i tak sobie mogłam pogadać trochę więcej o produktach, opowiedzieć i jakoś takie... To było dla mnie po prostu przyjemne i teraz właśnie takie będzie tutaj na YouTubie. Mam dzisiaj na rzęsach jakieś 4 warstwy tuszu i to tylko dlatego, że z Wami się malowałam właśnie na live'ie na Instagramie i jakoś tak się złożyło, że gadałam, gadałam i nakładałam, i nakładałam, i nakładałam. Jak zobaczyłam później, wyłączyłam telefon, jak zobaczyłam w lustrze, ile mam rozświetlacza na twarzy, to było takie... Wow, foja aluminiowa jest zazdrosna. Dostaję od Was czasami pytania, czy ten masaż, który ja wykonuję podczas demakijażu, to już jest mój masaż twarzy? Nie, nigdy. Jakoś mi to tak się nie do końca zgrywa, żeby taką twarz masować produktem, który ma jeszcze jest połączony z niezwykłą ilością makijażu, przynajmniej w moim przypadku, i jeszcze tym kurzem i pyłem z całego dnia, który osiadł, także nie za bardzo. Masaż twarzy to jest u mnie taka oddzielna kategoria, ja go robię najczęściej w łóżku, jak już idę spać, a to jest po prostu taka chwila, żeby pomasować i rozpuścić te produkty, nie po to, żeby pomasować sobie twarz, także to są 2 zupełnie inne rzeczy w moim przypadku. Pomału napływają pytania, więc zacznę na nie odpowiadać. Jedną ręką będę trzymać telefon, a drugą ręką będę zmywać to, co mam tutaj na twarzy. Dzisiaj będę korzystać z gąbki konjac i z takiego żelu do mycia twarzy. To jest właściwie żel z Cosnatur 2 w 1 do mycia twarzy i ciała. I to jest chyba jedyny produkt do twarzy i ciała, który mi się sprawdził kiedykolwiek w ciągu całego mojego życia. Bardzo delikatny żel, ogromna butelka. Ja, tak jak mówię, jestem zaskoczona, bo on mi się sprawdza i do mycia twarzy, i do mycia ciała. Na początku tylko zmoczę gąbeczkę i zbiorę nadmiar tego wszystkiego, co mam na twarzy, a potem dopiero nałożę na nią trochę żelu i będę zmywać pozostałości. Tutaj mam bardzo nie po polsku napisane pytanie, ale domyślam się, że dziewczyna pyta o kosmetyk kolorowy, który no byłabym załamana, jakby przestali go produkować i gdybym musiała się z nim rozstać. Bez dwóch zdań to byłyby pomady do brwi z Inglota. Ja nie wiem, jak ja bym... I one są niezastąpione. One są po prostu niezastąpione. Nie mam pojęcia, czy bym znalazła cokolwiek, co by spełniło moje oczekiwania. Ostatnio kupiłam jakąś kredkę do brwi i po prostu nie, to nie jest to samo, to nie jest to samo. Co Cię najbardziej denerwuje i co Cię najbardziej uszczęśliwia w ciągu dnia? Pozdrawiam buziaki, ja też pozdrawiam serdecznie. Denerwują mnie chyba po prostu wredne komentarze, takie naprawdę wredne i głupie, bo jest ich niestety całkiem sporo, ostatnio coraz więcej. To jest ta rzecz, która mnie denerwuje. A co mnie najbardziej cieszy? Drobiazgi, chyba drobiazgi. Mój pies, jak przyjdzie się przytulić do mnie, albo jak mi się uda zrobić coś, co chciałam dzisiaj zrobić. Dobra herbata mnie bardzo cieszy i bardzo lubię ten moment, jak Michał wraca do domu. Pora na żel i zaczynamy zmywać pozostałości. Następne pytanie. Czy odkąd powstał Twój sklep, miałeś wrażenie, że przez nadmiar pracy i obowiązków coś Ci ucieka? Wykruszają się znajomi i tak dalej. Cierpi na tym Twoje życie prywatne. O matko, no nie, no aż tak, to nie, że mi się wykruszali znajomi. Ale był taki moment, że pracowałam po prostu za dużo, nie chciałam zawieść ani siebie, ani Was. Pamiętam, że były takie dni w ubiegłym roku, że pracowałam 16 godzin i wiedziałam, że to nie może tak zostać i ja po prostu się wykończę, jak to będzie tak wyglądało. Ale jeśli chodzi o życie prywatne, moje, to ja staram się zawsze tak wszystko organizować, żeby udało mi się na te prywatne rzeczy znaleźć czas, więc raczej tutaj to mnie jakoś specjalnie nie dotknęło. Wiadomo, miałam mniej czasu i rzadziej wychodziłam, ale z tymi przyjaciółmi, z którymi utrzymuję kontakt zawsze, to po prostu ten kontakt został. Nie było takiego czegoś, że nagle zniknęli znajomi z mojego życia. Ale tak jak mówię, trochę wiedziałam, że przeginam i musiałam przeorganizować czas i teraz pracuję trochę mniej niż na początku. Kosmacz! To już jest 2 albo 3 butelka tego żelu i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Aż jestem zaskoczona, że zrobili taki fajny produkt. Ponadto wielkie zaskoczenie, bo Cosnatur przeważnie ma takie
no delikatnie mówiąc, bardzo intensywne zapachy, a ta seria Ment ma taki łagodny zapach, który mi bardzo przypadł do gustu, także mogę polecić śmiało. Teraz jedziemy może z peelingiem, bo mam ochotę dzisiaj sobie zrobić taki mini spa. Znalazłam taki peeling z Nakomi, który nazywa się Face Scrub Creamy Oils Technology. I to ma być nawilżający peeling. Ja to na początku tak się zastanawiałam, co to może oznaczać i czy on przypadkiem nie będzie czymś takim jak ten olejkowy peeling z Madary. Oni mają taki produkt w bodajże białej tubie, który jest, to są olejki, w których jest zawieszona jakaś tam drobna, ścierna substancja, już nie pamiętam, czy to jest korund, czy co. W każdym razie to się rozprowadza na twarzy, wykonuje masaż, a następnie dodaje trochę wody, to wszystko emulguje i spływa. Tylko że u mnie po tamtym peelingu było takie straszne przesuszenie na twarzy i tak nieprzyjemne to było, że stwierdziłam, że to nie jest produkt dla mnie. A ten jest super fajny. On ma bardzo, bardzo drobne te ścierne elementy, więc jeżeli się obawiacie peelingów mechanicznych i chcecie coś takiego super delikatnego, to on jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny. Nawet myślę, że przy naczynkowej cerze przejdzie. Jak ktoś tak ma, że po prostu tęskni za takim peelingiem mechanicznym, bo wiem, że niektórzy lubią to uczucie na skórze, to takie właśnie ścierne. On ma bardzo mało tych drobinek, można, myślę, że go używać dosyć często. Ja się na niego zdecydowałam, bo wiedziałam, że w zimie będę po prostu ten peeling robić częściej, nie chciałam czegoś takiego mocno abrazyjnego. Jest bardzo przyjemny, ma taki kremowy zapach, tak bym powiedziała. Chciałabym jakieś tutaj ładne określenie na niego wytrzasnąć, ale nie mam żadnego. W każdym razie jest bardzo przyjemny, ponieważ ta kremowa część peelingu, w której są właśnie rozłożone drobinki, jest bardzo nawilżająca, to ja robię w ten sposób, że nakładam go, zostawiam na tam minutkę, dwie minutki i wtedy dopiero zaczynam ścierać i robić peeling. I tak mi się świetnie sprawdza. Bardzo łagodny i bardzo przyjemny produkt i też na komi, więc niewielkie pieniążki. I dzisiaj też tak zrobię, niech on sobie zostanie, a w tym czasie odpowiem na kolejne pytanie. Co myślisz o kosmetykach The Ordinary? Bardzo dużo osób pyta, na każdym live'ie ktoś mnie pyta, pod postami bardzo często dostaję te pytania. Jeśli chodzi o tą markę, to ja po prostu niespecjalnie jestem jakoś zaintrygowana nią. Pytacie, czy kupię, potestuję i dam Wam znać, ale na razie mam tyle innych ciekawych rzeczy, które stoją u mnie w łazience, że wolałabym najpierw je zużyć i o nich Wam opowiedzieć, bo one są takie dla mnie ekscytujące, niż właśnie to Ordinary. Może się na nie skuszę jakoś tak w drugiej połowie roku, poczekam, aż ta fala histerii, radości i samych pozytywnych opinii opadnie i wtedy sobie poużywam i dopiero na spokojnie Wam powiem. O, to jest dobre pytanie. Zauważyłam, że teraz strasznie modne wśród youtuberów jest przypisywanie sobie biznesowego image albo image, nie wiem jak tu chciałaś to powiedzieć, stwarzając siebie inną postać i właśnie ją kreują i budują tak swoją markę. Jak to jest z Tobą? Ciekawi mnie fakt, czy właśnie taka jesteś na co dzień, czy jest to poza wyłącznie na potrzeby pracy. No to tak, ja może odpowiem Ci od samego początku. Nigdy, przenigdy, jak zaczynałam nagrywać na YouTube, to nie miałam takiego ani wizji takiej, ani w ogóle pomysłu, nawet 2% pomysłu, że to, co ja robię, że te właśnie moje nagrania mogą się stać kiedyś moją pracą, albo może z tego wyrosnąć marka. Ja zaczęłam nagrywać 7 lat temu, jak już właśnie już teraz to prawie 8, jak jeszcze nie było czegoś takiego jak youtuber jako postać, tylko po prostu były dziewczyny, które miały kamerki internetowe albo nagrywały z telefonów i wrzucały filmy, żeby się podzielić jakimiś tam rzeczami, które je interesują. I ja właśnie do takiej grupy osób należałam. I nagrywałam przez te lata, nigdy nawet nie myśląc o tym, że mogę mieć jakieś tam większe grono odbiorców albo że coś z tego może się urodzić większego. Ja od początku do końca zachowywałam się cały czas tak samo. Tak jak się zmieniam w życiu, tak zmieniam się tutaj w odcinkach. Nie za bardzo mi się wydaje, że mogłabym nagrać tam 500, 600, 700 odcinków i na każdym próbować i utrzymywać jakąś tam postać. No nie wiem, może jak ktoś jest aktorem dobrym, to pewnie by mu się udało. Ja niestety nie mam takiej skilli, albo może niestety, nie wiem, zależy jak kto chce to odbierać. Jedna rzecz, którą staram się robić, to po prostu wybierać dni, w które się naprawdę dobrze czuję, żeby nagrywać dla Was odcinki z takim moim normalnym, radosnym nastrojem. Bo wiadomo, każdy ma czasami cięższe dni, czasami jakiś tam, nie wiem, gorszy humor, czy jakieś różne przypadki w życiu się zdarzają, przez które po prostu jesteśmy smutni. I wtedy po prostu staram się nie nagrywać, żeby Wam nie przynosić tej takiej mniej pozytywnej strony, ale ogólnie tak jak mnie widzicie, to ja taka właśnie jest. Zresztą na spotkaniach z widzami myślę, że łatwo jest odkryć, czy to jest mój charakter, czy nie. Peeling zmyty, mikrofon mam nadzieję nie zachlapany, twarz osuszona, możemy jechać dalej. Teraz spryskam twarz hydrolatem. Dzisiaj mam hydrolat z Bioline Geranium Bourbon. Niesamowicie mnie bawi napis na tym opakowaniu, bo tutaj umieścili informację: cera mieszana, szara. Poszarzała to ja rozumiem, ale szara? No nie do końca, to nie do końca. Moment, bo będzie prysznic. Uwielbiam, uwielbiam ten hydrolat. Nie byłoby spa, gdybym sobie maseczki nie machnęła. Sięgam dzisiaj po tą maskę Enzymatic Face Mask Pineapple and Papaya z Avebio. Bardzo przyjemny produkt.
Do dzisiaj nie mogę skumać, dlaczego oni mówią, żeby użyć 30 gramów, czyli jedno takie opakowanie na jedną maseczkę. Ja bym się tym wysmarowała odtąd chyba aż do pasa. Także jedna taka saszetka to mi spokojnie starcza na 3-4 użycia. Wsypuję sobie ją do parowniczki. Dużo osób pyta, co to są za miseczki te z dzióbkiem w moich odcinkach z przepisami. To są parowniczki i ja mam tak po prawdzie film, który pokazuje, jakie tam sprzęty, takie labo, można powiedzieć. Polecam kupić sobie, jeżeli bardzo, bardzo chcecie, jeżeli nie chcecie używać jakichś takich waszych normalnych, nie wiem, kubków, łyżeczek i tak dalej. Jak was takie rzeczy interesują, to podlinkuję wam na dole. Teraz wymieszam sobie to z wodą przy pomocy mojego pędzelka z Inglota do podkładu, którego nie używam nigdy do podkładu, tylko zawsze do maseczki. I nie chcę, żeby ona mi tak szybko wysychała na twarzy, więc dodam trochę do niej olejku marula. To jest akurat olejek Your Natural Side, taki w butelce z pipetą. Jak chcecie sobie używać go zamiast serum na przykład albo do masażu twarzy, to ten jest naprawdę bardzo fajny. Ja tak myślę, że dodam gdzieś może z 1,5 pipety, o, do tej mojej maseczki, taką ilość. Mieszam i w międzyczasie wracam do pytań. Jaki jest twój ulubiony pędzel do różu, a jaki do bronzera? Do różu mam dwa ulubione pędzle, które przestali produkować niestety. Pierwszy z nich to jest pędzel z Sephory. Właśnie nie pamiętam, czy to jest 73, czy jakiś tam 50 ileś. W każdym razie już na pewno go nie ma, wycofali go ze sprzedaży w ubiegłym roku. Jestem zdruzgota na tym faktem, bo to był mój najlepszy pędzelek, taki malutki. A drugi to jest też wycofany pędzel z Ery Professional, który już mi tak popękał, już ta rączka wygląda, jakby przeszła wojnę jakąś, ale cały czas jeszcze włosie jest mięciutkie i nadal go używam. Także niestety nic z takich nowszych nie mogę polecić. Chyba że Nanshi, taki skośny contouring, to on się mi też fajnie nadaje do różu. A jeśli chodzi o bronzer, to mam taki pędzel, taki ogromny, którego często używam w tutorialach z... Co to jest za firma? Z Maestro. Taki ogromny, ogromny, gigantyczny. I mój ma numer 180, bo ja już kupiłam go tak dawno temu, że jeszcze wtedy nie mieli serii 180 w jakichś różnych rozmiarach, tylko była, po prostu był numer 180. I bardzo lubię teraz też taki pędzelek z Look Good, Feel Better do bronzera albo do pudru, nie pamiętam. Też go używałam na pewno w jakichś tutorialach. Postaram się znaleźć te numerki, nazwy i tak dalej i zostawić na dole tutaj w opisie filmu. Czemu Złotów, a nie na przykład inna miejscowość w okolicy, czy w ogóle w Polsce? Ja pochodzę stąd, tutaj się urodziłam, tutaj jest mój dom, tutaj są moi najbliżsi i po studiach tutaj wróciliśmy. I był to dla mnie taki trochę oczywisty wybór, ponieważ to, czym się zajmuję, mogę robić dokładnie wszędzie. Nie chcę absolutnie mieszkać w dużym mieście, bo to byłaby dla mnie kosmiczna udręka. Tutaj jest pięknie, czysto, bardzo lubię to miejsce. Ja mam gdzieś tak głęboko zakorzeniony taki lokalny patriotyzm i tak, tak, cieszę się, że tutaj wróciłam. Który podkład mineralny uważasz za najlepszy i dlaczego? Na przykład Annabel mnie zapycha i trochę się przez to zraziłam do minerałów. Bare Minerals z kolei koszmarnie podkreśla wszystkie nierówności na skórze i suche skórki. I ja odpowiem tak samo jak na wszystkie pytania odnośnie najlepszy krem pod oczy, najlepsze serum przeciwzmarszczkowe, najlepszy krem pod minerały i tak dalej. Nie mam magicznej kuli, moi drodzy, która by mogła mi udzielić odpowiedzi na to pytanie. Najlepszy będzie ten, który się u ciebie sprawdzi. Nie ma jednego, który jest najlepszy. Ja ci mogę powiedzieć, jaki jest najlepszy dla mnie, jaki się u mnie najlepiej sprawdza, ale czy to będzie dla ciebie najlepszy produkt, no to nie mam pojęcia. Każdy z nas ma inną skórę, ma też inne wymagania, czego innego potrzebuje, więc nie ma takiej, niestety nie mogę udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Tego typu pytań jest mnóstwo. Już się śmiałam ostatnio na live, że powinnam kupić taką kulę w jakimś sklepie z gadżetami, którą jak się potrząśnie, to ona ci pokazuje odpowiedź i powinnam nagrać cały film, zadawać te wasze pytania i pokazywać za każdym razem odpowiedź. Nie mam pojęcia! Co myślisz na temat robienia szamponu do włosów w domu? To jest ciekawe pytanie. Ja nawet nagrałam kiedyś odcinek, jak zrobić taki żelowy szampon z mydła i to już było bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze na takim etapie, jak nie mogłam kupić w Polsce jako normalny, taki zwykły człowiek detergentów, tylko jakiś tam był z tym kosmiczny problem. Pamiętam, że to lata temu było już. Jeśli chodzi o robienie szamponów, jeżeli macie duży, duży problem z znalezieniem po prostu szamponu, który wam odpowiada, no to myślę, że wtedy warto się pokusić, bo to jest do zrobienia i to nie są też takie trudne rzeczy, bo teraz już tak jak mówię, detergenty można kupić, na przykład glukozyl laurowy czy tam kokosowy, to trochę można znaleźć takich rzeczy, ale jeżeli nie macie takiego problemu, to na spokojnie teraz znajdziecie mnóstwo takich kosmetyków, które można kupić normalnie tam w sklepach. Teraz to już nawet stacjonarnie w niektórych miejscach można złapać, także zależy, czy to się w waszej opinii opłaca, czy nie. Tak bym powiedziała. Jaki element najbardziej lubisz w nakładaniu makijażu? To jest trudne pytanie, bo rozważam między rozświetlaczem
a różem, a pomadką, a cieniami, ale chyba cienie. Chyba nakładanie cieni, tak. Uwielbiam, uwielbiam rozcierać cienie. To jest taka rzecz, na którą zawsze tak czekam. Jak rano robię sobie makijaż taki minimalny i potem mam te parę minut przerwy, żeby odejść od komputera, dać oczom odpocząć i siadam sobie tutaj do toaletki i zaczynam rozcierać te cienie i robię sobie jakieś tam kolorowe makijaże, to tak. Tak, to jest to. To jest właśnie to. Ile herbat dziennie wypijasz? I tutaj dziewczyna napisała herbat w cudzysłowie. Ja, tak jak mówiłam wiele razy, piję bardzo dużo herbaty, ale nie takiej zwykłej czarnej herby, tylko piję albo zieloną herbatę, albo zioła, jakieś tam, wiecie, melisy, rumianki i tak dalej. I no tak średnio wypijam dziennie 10-12 kubków. To jest bardzo, bardzo dużo, ale no tak jak mówię, ja po prostu tyle piję, tak się jakoś składa. Jak wyjeżdżam, no to wiadomo, piję dużo mniej, głównie po to, żeby nie korzystać z publicznych toalet, ale tak jak jestem normalnie w domu i mam tutaj wszystko na wyciągnięcie ręki, to piję bardzo dużo. Jeszcze jedno pytanie, zmywamy maseczkę. Twoje wymarzone miejsce na wakacje. Czy jest gdzieś, gdzie chciałabyś pojechać, ale wymaga to na przykład odłożenia większych funduszy albo więcej czasu? No tak, jest takie miejsce, jest. Bardzo chciałabym pojechać na Karaiby. Bardzo, bardzo. Ale to po pierwsze właśnie dużo kasy, a po drugie no długi lot, co mnie trochę przeraża. Nawet bardzo mnie to przeraża. A po drugie no właśnie czas. Tego czasu aż tak dużo nie ma, więc Karaiby no jeszcze na razie odkładam na jakiś dłuższy moment, ale tak ogólnie to dla mnie najlepsze miejsce na wakacje tam, gdzie jest słońce i tam, gdzie jest woda. I ja już wtedy jestem szczęśliwym człowiekiem. Pora na zmycie maseczki, wracam do konjaka i użyję tylko letniej wody, żeby się tego wszystkiego pozbyć. Sekunda. Uwielbiam, jak moja cera się czuje po tej maseczce. Normalnie bym zrobiła ją po prostu samą, bez peelingu, ale po pierwsze dzisiaj chciałam Wam pokazać peeling, a po drugie to jest taka właśnie ładna wymówka, żeby sobie zrobić takie mini spa, więc poszło jedno po drugim, ale normalnie wystarczyłaby spokojnie ta maska, bo ona właśnie mega wygładza. Im dłużej jej używam, tym bardziej ją lubię. Jest mnóstwo pytań tych, na które już udzielałam odpowiedzi raz, albo dwa razy, albo dwa miliony razy. Więc żeby nie zanudzić moich stałych widzów, których na maksa podziwiam i którym bardzo dziękuję za to, że z cierpliwością wysłuchują po raz miliardowy tego samego, więc dzisiaj sobie tamte pytania odpuszczę, a odpowiem na kolejne, na które nie odpowiadam chyba jeszcze. Zdradź receptę na tą radość każdego dnia. Jak Ty to robisz? Emanuje z Ciebie taka pozytywna energia. Szczęście, mogę się od Ciebie zarazić. Bardzo proszę, zarażaj się śmiało. Jak tylko jest opcja taka, to proszę. Ja wybieram takie dni, w które nagrywam dla Was. Wtedy, kiedy się dobrze czuję, wtedy, kiedy mam ochotę nagrywać, żeby właśnie podzielić się tą moją radością. Wtedy, kiedy nie mam, to po prostu staram się tego nie robić. Bo wiadomo, każdy ma lepsze i gorsze dni i tu chyba się nigdy nie zmienia. Nie ma jednego człowieka na świecie, który jest zawsze radosny. Ja mam parę takich rzeczy, które robię, żeby się nastawić pozytywnie. Mam takie rzeczy, które robię w ciągu dnia, żeby, jak mam gorszy humor, żeby się po prostu przestawić kompletnie. Może tak się zastanawiam, może Wam nagram kiedyś o tym odcinek. Kogoś by to interesowało, żeby tak właśnie się przestawić z kiepskiego myślenia na pozytywne, albo w ogóle utrzymać takie pozytywne podejście? Bo tak sobie myślę, że dla mnie to jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli się pracuje w internecie. Naprawdę to jest bardzo trudne, bo przykre rzeczy się dzieją każdego dnia, bez przerwy, naprawdę bez przerwy. I to jest tak, że żeby się nie poddać temu natłokowi przykrości i jeszcze do tego, jak ktoś ma, ja akurat nie mam telewizji, ale sprawdzam wiadomości czasami na komputerze, to jest takie że może człowieka przytłoczyć. Coś tam robię, co tak na przestrzeni czasu wydaje mi się, że działa, więc jeżeli Was takie rzeczy interesują, to napiszcie mi proszę, bo jak nie, to nie będę Was po prostu, wiecie, zanudzać i zamulać tym moim gadaniem. Posmarowałam twarz i oczywiście nie powiedziałam Wam czym. To jest krem z Hagi, naturalny krem rewitalizujący z roślinnym kompleksem Detox. Jaki to jest przyjemny produkt? Używam go dopiero 2 tygodnie, więc takiej pełnej recenzji jeszcze dla Was nie mam, ale mogę powiedzieć tyle. Bardzo lekki, bardzo szybko się wchłania, zostawia przyjemną na twarzy taką, to nie jest taka powłoczka, taka, że czujesz, że jest tłusta warstwa, tylko to jest coś takiego, że na tej twarzy coś zostało. Przyjemny, lekki zapach i skóra też się czuje po nim taka trochę dopieszczona. Jestem naprawdę, naprawdę na plus. Jeszcze poczekam tak ze 2-3 tygodnie, zanim Wam powiem coś więcej na jego temat. Takie pierwsze wrażenie moje jest bardzo pozytywne. To jest ogólnie krem na dzień, on ma być jakiś taki ochronny przed miastem, czy przed czym tam, tak? Coś tutaj było takiego napisane. W miejskiej dżungli zadbaj o swoją skórę jak prawdziwy drapieżnik. Ubawiłam się sednie tym opisem, ale produkt jest naprawdę przyjemny. I za jakiś czas, jak go jeszcze dłużej poużywam, to zaraportuję Wam, jak tam się czuję. Czy jestem już drapieżnikiem, czy jeszcze nie. Pod oczy nic nie nakładam, bo rano miałam dzisiaj maseczkę z Orientany i nie potrzebuję żadnego kremu dodatkowo, więc to sobie teraz odpuszczę. Na usta nałożę pomadkę z Sylveco. To jest pomadka
brzozowa z betuliną. Ja mam jeszcze taką chyba z rokitnikiem, tak mi się wydaje, taką pomarańczową, którą bardzo lubię. Ona mieszka u mnie w torebce i chociaż nie, ona mieszka u mnie w kurtce. Tą zieloną bardzo dużo osób mi polecało, mówiło, że muszę koniecznie spróbować i słusznie, mieliście rację, to jest bardzo dobra pomadka. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Będę od czasu do czasu tak robić, że będę Wam wrzucać moją rutynkę pielęgnacyjną, jakąś przyjemną z listą całkiem dobrych kosmetyków i do tego od czasu do czasu odpowiem na Wasze pytania. Ściskam Was wszystkich gorąco, życzę cudownego wieczoru, znajdźcie dzisiaj chwilę dla siebie, jeśli to by chociaż miało być 5 minut na dobrą herbatę. Do zobaczenia następnym razem, na razie!